Kiedy Wojtek napisał do mnie z propozycją tego tematu, nie byłem przekonany, czy ta tematyka jest odpowiednia na mój kanał. Jednak, gdy przyjrzałem się temu wszystkiemu bliżej, wiedziałem, że będę musiał nagrać o tym odcinek. Mam nadzieję, że i wy zrozumiecie, że o takich sprawach należy mówić. Każdy, kto choć trochę interesuje się polską ekstraklasą, zdaje sobie sprawę z konfliktu, jaki od lat toczy się między kibicami Wisły i Krakowi. Dziś chciałbym wam pokazać najgorszy aspekt wojny między kibicami obu krakowskich zespołów. Na tapet wezmę zabójstwa, które dokonane zostały pod sztandarem Krakowi i Wisły. Choć często barwy klubowe były tylko przykrywką do zbrodni. Krakowia określana jest mianem Pasów, a Wisłę nazywa się także Białą Gwiazdą. Będę stosował oba te nazewnictwa w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na podcast. Choć konflikt obu zespołów trwa od dziesięcioleci, to dziś skupię się na ostatnim dwudziestoleciu, kiedy to jego rozmiary osiągnęły poziom apogeum. Już wcześniej dochodziło do zabójstw między kibicami, jednak do tej pory miały one wymiar sporadyczny. Zmieniło się to w XXI wieku, kiedy gangi postanowiły wmieszać środowisko kibicowskie w porachunki narkotykowe. Wysoko postawieni przestępcy toczyli wojnę o pieniądze z dilerki. A młodzi ginęli na ulicach, nie zdając sobie czasem sprawy, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Grudzień 2002 roku. Wisła Kraków osiągnęła sukces w pucharze UEFA. Wyeliminowali z niego szalkę Gelsenkirchen. Z tego powodu w Nowej Hucie, w jednej z dzielnic Krakowa, sukces dość głośno świętowało dwóch kibiców Wisły. Byli nimi Piotr i Andrzej. Ich radość usłyszał Mariusz M., pseudonim Szogun. Mężczyzna ten był jednym z liderów chuliganów piłkarskich Krakowi. Rozwścieczony ich radością postanowił dać im nauczkę. On i jego kolega przybiegli do nich razem ze swoim psem, czarno-białym Pitbulem. Nie mieli przy sobie żadnej broni, ale bić się potrafili. Szogun ćwiczył wschodnie sztuki walki. Skatowali jednego z kibiców drużyny przeciwnej do tego stopnia, że tamten zginął. Był nim Andrzej S. Śmierć poniósł z powodu złamania czaszki, a także stłuczenia mózgu i rdzenia kręgowego. Gdy mężczyźni już dotkliwie skatowali Andrzeja i Piotra, uciekli. Ten drugi jednak nie odniósł aż tak groźnych obrażeń jak jego kolega. Udało mu się resztkami sił dojść do domu, choć sam nie był pewien, co się właśnie stało. Pamiętał tylko, że zaatakowali ich dwaj mężczyźni z psem. Dzięki temu. Był on w stanie naprowadzić policję na trop mężczyzn, którzy zabili Andrzeja, a jego ciężko ranili. W ten sposób udało się zatrzymać szoguna. I tutaj dochodzi do sytuacji kuriozalnej. Mężczyzna ten za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a także pobicie drugiego mężczyzny, a do tego za posiadanie broni, usłyszał wyrok trzech lat więzienia. Zatem to mniej niż nie niejeden złodziej. Drugi ze sprawców nigdy nie został ustalony. Czerwiec 2003 roku na osiedlu na lotnisku w Krakowie brutalnie pobity został 17 latek. Niestety napastnicy byli na tyle brutalni, że młody chłopak nie przeżył tego starcia. Czym sobie zasłużył na śmierć? Ano tym, że potwierdził grupie chuliganów spod Sztandaru Krakowi, że mieszka właśnie na tym osiedlu. To wystarczyło. Wiedzieli oni, że tamtejsi mieszkańcy kibicują ich odwiecznym wrogom. Dwa miesiące później na pobliskim osiedlu Strusia życie stracił kolejny młody człowiek. Był nim 23-letni Filip. On również popełnił karygodny błąd. Kibicował nie tej drużynie. A właściwie to nie kibicował, a udzielił złej odpowiedzi. Trafił na kibiców Krakowi, którzy go zapytali za kim jest. Jako, że sytuacja miała miejsce na osiedlu sympatyzującym z Wisłą, odpowiedział, że jest za białą gwiazdą. Nie wiedział niestety, że byli to kibice Krakowi, szukający ofiary w postaci Wiślaka. To wystarczyło, by otrzymał cios nożem w klatkę piersiową. Okazał się on być śmiertelny. Więcej szczęścia miał we wrześniu tego samego roku 19-letni Kamil. Choć wiedząc jakie zadano mu obrażenia, ciężko pomyśleć, że mówimy o szczęściarzu, a jednak. On również nieopatrznie przyznał się oprawcom, że kibicuje Białej Gwieździe. Znajdował się jednak na terenie należącym do pasów. W odpowiedzi został ugodzony siekierą w plecy, a także zadano mu kilka ciosów nożem. Miała być to kara za wtargnięcie na niewłaściwy teren. Mimo wszystko chłopak przeżył ten atak. Mimo iż oprawcy byli wyjątkowo brutalni, Kamil może mówić o prawdziwym szczęściu. W październiku 2004 roku życie stracił Paweł który znany był jako Fujin. Stał się on kolejną ofiarą porachunków pseudokibiców. Miał on wówczas tylko 17 lat. Sam mimo swojego młodego wieku był bardzo aktywny w świecie bojówek. W środowisku uważany był za wojownika, który chętnie wybierał się na wypady, w których wcześniej jego kompani pobili sympatyka Krakowi. Ci postanowili zrewanżować się mordując jednego z obozu przeciwników. Na grzeguszkach zaatakowali młodego chłopaka, gdy siedział na ławce pod blokiem. Zadali mu ciosy w serce i klatkę piersiową. W tej sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Jednym z nich był Krzysztof M. pseudonim Neo, a drugim Robert M. pseudonim Metal. Ten drugi uważany był za nieformalnego lidera pseudokibiców Krakowi. Krzysztof tak naprawdę sam zgłosił się do prokuratury kilka miesięcy po zabójstwie. Czemu sam się zgłosił? Być może został wytypowany, by odciążyć kogoś wyżej postawionego. Jak chociażby metal. Według wersji opracowanej przez śledczych on miał trzymać siedemnastolatka, a ciosy zadawał właśnie neo. Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Krzysztof przyznał, że zabrał ze za sobą nóż, ale tylko w razie gdyby sam potrzebował się bronić. Jego zdaniem to Fujin miał zaatakować pierwszy. Nie pamiętał, by użył noża. Był w szoku. W maju 2006 roku Neo zginął. Według oficjalnej wersji, popełnił samobójstwo, wieszając się na klamce w celi. Zostawił list pożegnalny, w którym przepraszał rodzinę za to, co się stało. Wychowawcy w areszcie uważali, że Krzysztof był silny psychicznie i próbował podporządkowywać sobie współosadzonych. Nikt nie spodziewał się, że może on targnąć się na własne życie. Nie stwierdzono, by w jego śmierć zamieszany był ktoś inny. Metal wyszedł na wolność po odsiedzeniu 27 miesięcy. Dopiero po 9 latach sąd apelacyjny uniewinnił go w tej sprawie. W listopadzie 2004 roku doszło do ataku na szesnastolatka. Był nim Tomek W. Chłopaka zaczepili Wojciech K., który akurat był na przepustce, a także jego znajomy Tomasz N. Obaj byli zagorzałymi fanami Krakowi. Tomek szedł na lekcję języka angielskiego. Po drodze spotkał dwóch mężczyzn. Zapytali go, komu kibicuje: Krakowi czy Wiśle. Ten odpowiedział, że oba kluby szanuje. Wówczas ci chwycili nastolatka za szyję, a Wojciech zadał chłopakowi cios nożem w serce. Chłopak jakimś cudem przeżył. Mężczyzna został za próbę zabójstwa skazany na dziesięć lat. Drugiego ze sprawców nie złapano. W kwietniu 2005 roku zmarł papież Jan Paweł II. Wówczas kibice obu drużyn postanowili we wspólnej sprawie zawiesić topór wojenny. Jednak ten okres pokoju nie trwał zbyt długo. Już w maju pseudo kibice Wisły dopuścili się zbrodni. Wyszli na ulicę miasta z jednym zadaniem: jak to ujęli chcieli zabić jakiegoś Żyda. Takim mianem określali kibiców Krakowi. Tym samym na ich drodze pojawił się Radek, Bogu ducha winny, osiemnastolatek, który nawet nie interesował się piłką nożną. Ba, nawet nie mieszkał w Krakowie. Przyjechał tu, by odwiedzić swoich dziadków, ponieważ niedawno uzyskał pełnoletność i chciał z nimi świętować. Wyszedł na spacer po mieście, nie sądził jednak, jakie to niebezpieczne. Wówczas siedemnastoletni Sebastian S. wbił mu nóż w nerkę. Chłopak nie przeżył. Oprawca został złapany przez policję dwa dni później. W swoich zeznaniach upierał się, że nie miał zamiaru zabić, a jedynie zranić. Mówił też, że sam już nie wie, czy uderzył, czy też pokrzywdzony, sam nabił mu się na nóż. Został skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Prócz Sebastiana było jeszcze trzech. Oni ograniczyli się do bicia, usłyszeli niskie wyroki w zawieszeniu. Sebastian odwołał się od wyroku. Skutkiem tego było jego podniesienie do 15 lat. 12 marca 2006 roku tego dnia rozgrywany był derbowy mecz między Krakowią i Wisłą na stadionie tych pierwszych. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Po jego zakończeniu w jednym z autobusów doszło do starcia między dwoma kibicowskimi grupami. Skutkiem tego było odebranie flagi Krakowi przez przeciwników. Tego typu wydarzenia są ogromną ujmą na honorze kibiców, którzy ową flagę stracą. Zatem zwolennicy Krakowi postanowili odszukać tych, którzy dopuścili się tego poniżającego występku. W grupie poszukiwawczej był 21-letni Piotr B. Ten jednak postanowił zaopatrzyć się w nóż kuchenny, który pośpiesznie zabrał z domu. To właśnie przy jego pomocy, jak sądził, wymierzył sprawiedliwość swojemu rówieśnikowi kibicującemu Wiśle. Był nim Marcin K. Nie on odebrał flagę, ale reprezentował barwy klubu, który się tego dopuścił. Jeden cios w klatkę piersiową, zadany z dużą siłą, nie dał szans młodemu mężczyźnie na przeżycie. Ostrze przebiło lewe płuco i lewą nerkę, a także aortę. Ofiara nie miała szans przeżyć tych obrażeń. 21-latek zmarł. Piotr B. postanowił sam udać się na policję w sytuacji, gdy sprawa nabrała dużego rozgłosu. Przyznał się do zabójstwa, a także wskazał miejsce ukrycia noża. Marcin w momencie śmierci był pod wpływem alkoholu, a także środków odurzających. Rok później Piotr B. usłyszał wyrok 13 lat pozbawienia wolności za tym zbrodnię. 9 stycznia 2008 roku w Krakowie, na osiedlu na lotnisku, Łukasz wraz ze swoim kolegą siedzieli w aucie marki Mazda pod jedną z osiedlowych siłowni. Nagle do auta podeszła grupa mężczyzn dzierżąca w dłoniach drewniane pałki. Otworzyli drzwi od samochodu i wyciągnęli z niego siłą bezradnego Łukasza. Jego koledze udało się uciec, może mówić o szczęściu. Tego zabrakło jednak 21-letniemu Łukaszowi W. On kibicował w Wiśle, o czym jego oprawcy doskonale wiedzieli. Oni należeli do tego drugiego obozu. Z tego powodu bili go przy pomocy pałek tak długo, aż przestał się ruszać. Gdy oprawcy odeszli, zdążył jeszcze doczołgać się do pobliskiego sklepu monopolowego. Niedługo później stracił przytomność. Młody mężczyzna trafił do szpitala. Jednak obrażenia, jakich doznał, były zbyt rozległe. Zmarł nieco ponad dobę później z powodu pęknięcia podstawy czaszki. 11 listopada 2009 roku osiedle Jagiellońskie, krakowska nowa huta. Dwaj siedemnastolatkowie, Łukasz i Kamil, czekają na przystanku autobusowym. Na tym samym przystanku był także osiemnastoletni Artur ze swoją dziewczyną i z ich koleżanką. Młody mężczyzna uzbrojony był w nóż. Jak potem powie, zawsze miał przy sobie jakąś broń. Jest kibicem krakowi i obawiał się, że może zostać zaatakowany przez kogoś z obozu Wisły. W ostatnim czasie ataków pseudokibiców było sporo. To Artur pojawił się na miejscu pierwszy. Gdy zobaczył dwóch mężczyzn, wyciągnął z kieszeni nóż. Trzymał go ukrytego za kurtką, tak by nikt nie widział. Dalsze wydarzenia możemy poznać z dwóch perspektyw. Najpierw przedstawię wersję, którą podał Artur jego zdaniem Łukasz rozpoznał wimkibica Krakowi i miał mu powiedzieć, że tym autobusem nigdzie nie pojedzie. Kamil jego zdaniem wówczas gwizdnął w kierunku grupki mężczyzn, która stała kilkadziesiąt metrów dalej. Artur miał się wtedy wystraszyć i zadał jeden cios w szyję Łukasza, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Siedemnastolatek nie przeżył tego ciosu. Zgoła inną wersję wydarzeń podaje Kamil jego zdaniem w momencie, gdy pojawili się na przystanku, Artur miał być względem nich arogancki. Krzyknął w kierunku Łukasza, co się patrzysz. Wówczas ten miał się odezwać do niego w wulgarny sposób i doszło między nimi do spięcia. Przez chwilę mierzyli się wzrokiem, po czym Artur wyciągnął nóż, którym zadał cios. Zdaniem Kamila nie było w okolicy żadnej grupki mężczyzn, o której opowiadał zabójca. Zaraz po tym zdarzeniu nadjechał autobus. Artur wraz ze swoimi towarzyszkami szybko wsiedli do środka. Osiemnastolatek polecił kierowcy, by szybko ruszał do przodu. W trakcie kursu zabójca próbował oddać nóż, którym zadał cios Łukaszowi, dziewczynom, które mu towarzyszyły. One jednak nie chciały zabrać narzędzia zbrodni. Artur postanowił zatem, że wyrzuci nóż na kolejnym przystanku. Tak też zrobił. Mężczyźnie groziło nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Wyrok jednak znacznie odbiegał od tego wymiaru. Finalnie Artur K. został skazany jedynie na 5 lat więzienia oraz na zapłacenie 30 tysięcy odszkodowania. To i tak więcej niż zasądził sąd pierwszej instancji. Tamten uznał, że było to przekroczenie obrony koniecznej i skazał Artura K. na 2 lata i 10 miesięcy więzienia. Zdaniem sądu apelacyjnego była to samoobrona na zaczepne zachowanie Łukasza. Te wszystkie wydarzenia tak naprawdę były grą wstępną do tego, co zaczęło dziać się później. Kibole chcieli rozpocząć rok 2010 z przytupem. W nowy rok na Olszy w Krakowie znaleziono ciało 28-letniego mężczyzny, który sympatyzował wiśle. Śmierć zadano mu przy użyciu noża. Wojna rozgorzała na dobre. W maju tego samego roku doszło do starcia obu stron. W jej wyniku życie stracił 17-letni młody mężczyzna. W czerwcu 2010 roku cios nożem w serce otrzymał 21 latek, także zmarł. Styczeń 2011 roku przyniósł wielką masakrę, której sprawcami byli kibice Wisły. 17 stycznia poniedziałkowy słoneczny poranek. Kilkunastu dorosłych mężczyzn ubrało komiarki, uzbroili się w noże i maczety, a także widły. Wsiedli do kilku samochodów. Udali się na ulicę Osiedla Kurdwanów. Tam znaleźli 30-letniego Tomasza C., pseudonim Człowiek. Mężczyzna jechał swoim srebrnym Audi A4. Gdy wjechał w wąską uliczkę, nagle pojawiły się trzy auta, które zbliżały się do niego z dużą prędkością. Nim zorientował się, co się dzieje, zaczął wyprzedzać go jeep, jednocześnie próbując zajechać mu drogę. Wszystko trwało dosłownie sekundy. Auto zostało staranowane, a szyby powybijane. Tomasz nie miał wyjścia. Musiał wysiąść z auta i uciekać na pieszo. Cała grupa urządziła sobie na niego polowanie ulicami Krakowa w biały dzień. Doganiając go, krzyczeli, że go zabiją. Okazało się, że między blokami czekali na niego kolejni napastnicy. Mężczyzna w końcu został otoczony i nie miał już szans na ucieczkę. Wskoczył do kabiny śmieciarki, która stała na osiedlowej drodze stamtąd jednak został wyciągnięty za nogi przez swoich przyszłych oprawców. Krzyczał jeszcze, by ktoś mu pomógł. Nikt jednak nie odważył się przeciwstawić licznej grupie ludzi w kominiarkach uzbrojonych w maczety. Gdy go dopadli, nie mieli żadnych skrupułów. Choć Tomasz to silny mężczyzna, który dobrze opanował sztuki walki, to nic nie mógł poradzić w starciu z licznymi napastnikami uzbrojonymi po zęby. Łącznie zadali mu 64 ciosy. Mężczyzna nie miał żadnych szans. To była istna rzeź. Udało się zatrzymać w związku z tą sprawą kilkunastu mężczyzn. Jednak wyroki, jakie usłyszeli, nie są adekwatne do tego, jakiego czynu się dopuścili. Trzech z nich nawet nie trafiło za kraty. Za współpracę z organami ścigania skazano ich na 11 miesięcy w zawieszeniu na 5 lat. Pozostali otrzymali zaledwie od 8 do 10 lat. Pewnie niektórym z was przypomniała się teraz postać Kaszuba z filmu Furioza. I słusznie. Tomasz C. był pierwowzorem tej postaci. Tomasz miał żonę i dwójkę dzieci, prowadził szkołę kickboxingu. Zdaniem znajomych, jakiś czas wcześniej skończył z kibicowaniem. Opinie na jego temat były podzielone. Wśród znajomych uważany był za ustatkowanego mężczyznę, który niegdyś miał epizod w bojówce Krakowi. Miał być znaczącym członkiem tej organizacji. Osoby z drugiego obozu uważają, że wydawał wyroki na swoich przeciwników, a w swojej szkółce szkolił przyszłych zabójców kibiców Wisły. W świecie pseudokibiców miał być ważną postacią, dlatego zorganizowano na niego zasadzkę. Rok wcześniej kibice Krakowi zaatakowali jednego z wiślaków. Był nim Krzysztof Ryba. Grupa zwolenników pasów dostała się na zamknięte osiedle, gdzie dopadli mężczyznę i zadali mu kilkanaście ciosów maczetami. Podczas tego ataku odcięli mu dłoń w nadgarstku. Jednak szybka interwencja lekarzy sprawiła, że przeżył ten atak. A co więcej, udało się przyszyć dłoń. Wśród napastników miał być także człowiek. Możliwe, że to on kierował całą akcją. Atak w roku 2011 miał być zemstą za napaść na rybę. Sam zainteresowany miał brać udział w zabójstwie Tomasza C. Krążą też spekulacje, że w tle sprawy miały pojawić się porachunki narkotykowych karteli, ale jaka jest prawda? Najpewniej wiedzą o tym tylko nieliczni. W tej sprawie udało się zatrzymać kilku mężczyzn. Usłyszeli oni różne wyroki, najwyższe jednak wynosiły 10 lat pozbawienia wolności. Taką karę usłyszał Marcin N, pseudonim Maniek. Trzej z oprawców, którzy poszli na współpracę z policją, usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W lipcu 2011 roku, jeszcze raz doszło do masakry z udziałem Mariusza M, pseudonim Szogun, o którym wspominałem na początku odcinka. 9 lat po tym, jak zmasakrował on kibica przeciwnej drużyny, tym razem sam mógł stać się ofiarą. Został on zaatakowany przez grupę zamaskowanych napastników sympatyzujących z Wisłą Kraku. Najpierw zdemolowali jego samochód przy pomocy kijów, a następnie dopadli jego właściciela. Otrzymał dwa ciosy maczetą, udało mu się jednak wyrwać i uciec. Schował się w pobliskiej pizzerii, uszedł z życiem. Szogun, zapytany po tym, co się stało, uważał, że sam się pociął. Co ciekawe, dwa lata wcześniej Szogun właśnie brał udział w bardzo niebezpiecznej akcji. Zaatakował wówczas maczetą mężczyznę, który, jak się okazało, był nieumundurowanym policjantem. Tylko dzięki unikowi uszedł z życiem. Chwila nieuwagi, a miałby rozpłataną czaszkę. Szogun za ten czyn usłyszał zaledwie wyrok dwóch lat więzienia. Choć tak naprawdę chciał zabić tego mężczyznę. Rok 2012, 23 marca. Na osiedlu prokocim grupka znajomych urządziła sobie imprezę zakrapianą niemałą ilością alkoholu. Tego samego dnia odbywał się mecz Krakowi z górnikiem zabrze. Swoją drogą drużyna z Krakowa przegrała ten mecz jeden do trzech. Po jego skończeniu do obawiającej się grupy dołączyła kilkuosobowa grupa kibiców, którzy wrócili ze stadionu. Towarzystwo nie zachowywało się niekulturalnie czy przesadnie głośno. Jedyne co było raz na jakiś czas słychać, to przyśpiewki klubowe. W tym samym czasie na sąsiadującym osiedlu Bieżanów spotkali się sympatycy Białej Gwiazdy. Grupka około 30 osób urządziła sobie suto zakrapionego grilla na boisku popularnie zwanym basztą. Usłyszeli oni odgłosy przyśpiewek z imprezy na osiedlu Prokoci. Część z nich rozłościła się tym, że ktoś śmie nucić piosenki chwalące zespół ich odwiecznego wroga. Alkohol płynący w żyłach bardzo ich ośmielił. 11 osób z tej pokaźnej grupki postanowiło dać nauczkę kibicom pasów. By lepiej zapamiętali te lekcje, zabrali ze sobą broń. Uzbroili się w drewniane kołki. Jeden z nich poszedł dalej i zabrał metalowy pręt. Teraz poczuli się pewnie i ochoczo ruszyli w kierunku Prokocimia. Po drodze spotkali trzech młodych ludzi, którzy szli na stację benzynową. Byli to uczestnicy zabawy, która tak bardzo rozścieczyła sympatyków Wisły. Wśród nich był siedemnastoletni krzysiek. Wybierali się oni na stację, ponieważ skończył im się alkohol. Siedemnastolatek był mocno pijany. Młodzi mężczyźni zostali zaatakowani z zaskoczenia. Jego dwaj kompani byli na tyle trzeźwi, że udało im się uciec od sporej grupki agresywnych mężczyzn. Krzysiek nie był w stanie. To na nim skupiła się wściekłość kibiców Wisły. Napastnicy w furiu uderzali raz za razem drewnianymi kołkami, a także metalowym prętem. Byli tak długo, aż przestał się ruszać. Potem uciekli tą samą drogą, którą przyszli. Nastolatek nie przeżył tego ataku. Rany jakich doznał były zbyt poważne. Policji udało szybko się złapać ośmiu z napastników. Wśród nich byli także nastolatkowie, trzech otrzymało wyroki w zawieszeniu, ponieważ dotychczas nie byli karani. Sebastian K, pseudonim Dida, usłyszał wyrok dwóch lat więzienia, ponieważ nie był to jego pierwszy konflikt z prawem. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy ktoś jeszcze w tej sprawie usłyszał jakikolwiek wyrok. Jeżeli nie, to jest to skandal. Również w roku 2012, 23 września, doszło do dużego starcia między grupami kibicowskimi pod multikinę. Wszystko zaczęło się od tego, że w kinie przed seansem spotkali się dwaj mężczyźni. Jeden z nich miał smycz Krakowi, a drugi Lechigdańsk. Lechia to zespół, który kibicowsko jest zaprzyjaźniony z Wisłą Kraków. Obaj w trakcie filmu wysyłali SMSy do znajomych, by ci przyszli pod kino, by rozprawić się z wrogiem. Krzysztof J. napisał do swoich kumpli, by przyszli ze sprzętem, mając na myśl broń taką jak noże i pałki. Pierwsza pod kinem pojawiła się ekipa Białej Gwiazdy. Jednak szybko zdali sobie sprawę z tego, że nadciągające posiłki ze strony przeciwników są znacznie większe i nie będą w stanie wyjść zwycięsko z tej potyczki. Kibice krakowi uzbrojeni byli po zęby, a niektórzy zamaskowani. Część pochowała się w krzakach. Na sygnał wszyscy ruszyli. Wyślacy postanowili uciekać w kierunku parkingu przed parkiem wodnym. Dwóm mężczyznom jednak nie udało się uciec. Jednym z nich był 32-letni wówczas Dariusz D., pseudonim dziekan. Oprawca dogonił go i wbił mu nóż w plecy. Mężczyzna jeszcze przez jakiś czas biegł, jednak upadł na parkingu. W ręce trzymał nóż, którego nie zdążył rozłożyć. Został skatowany. Wkrótce wykrwawił się na śmierć. Drugim z mężczyzn, którzy nie zdołali uciec, był 40-letni Piotr Rzet, Również otrzymał cios nożem w żebra. Prócz tego został cięty maczetą, a także był bity drewnianą pałką i kopany. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Napastnicy, gdy zrobili już swoje, postanowili uciekać. Ruszyli w kierunku osiedla Oświecenie. Łatwo było znaleźć trasę, jaką uciekali. Ponieważ po drodze gubili narzędzia, które przynieśli ze sobą potkino. To dopiero ironia. Tym samym policja szybko dotarła do sprawców. W razie gdyby policja miała wątpliwości, do której frakcji należeli sprawcy, to po drodze zgubili jeszcze flagę w barwach Krakowi, na której widniał napis na szogunów. Trzech mężczyzn udało się pojmać jeszcze w trakcie ucieczki. Część z uciekinierów postanowiła się schować w katce schodowej jednego z bloków. Tam jednak zostali zatrzymani przez policjantów. W skrzynce gazowej schowali się siekiery i inne narzędzia, którymi się posłużyli. Były one schowane w reklamówkę. Odciski na niej zostawił jeden z mężczyzn. Kilku innych było poszukiwanych. Jednym z nich był Filip G., pseudonim Filipek. Ten mężczyzna od jakiegoś czasu był już poszukiwany listem gończym. Wśród oprawców był syn byłego wice-szefa policji. Zatrzymany został też Robert M., pseudonim Metal, lider bojówki Krakowi, który brał już udział w zabójstwie Fujina ponad dekadę wcześniej. Proces zakończył się w roku 2015. Wyroki wahały się od 2,5 roku pozbawienia wolności do 5 lat. I znów jeden mężczyzna umiera, drugi jest ciężko ranny. Wyroki od 2,5 roku więzienia do 5 lat. Masakra. W tym przypadku od razu muszę zaznaczyć, że nie ma mowy o bezbronnej ofierze, ponieważ każdy z uczestników był przygotowany na wszystko i na miejscu pojawił się dobrowolnie. Sam fakt, że zamordowany trzymał w ręce nóż, może świadczyć o tym, że gdyby sprawy potoczyły się inaczej, to on mógł być tym, który cios by zadał. O tym, z jakim środowiskiem mamy do czynienia, niech świadczy fakt, że jeden z mężczyzn w trakcie trwania procesu musiał zmienić adwokata, ponieważ ten został oskarżony o kierowanie grupą przestępczą. W czerwcu 2013 roku kibic krakowi zaatakował 23-letniego Łukasza. Odciął mu dłoń przy użyciu maczety. Mężczyzna nie przeżył tego starcia. Wykrwawił się na śmierć. Sprawcą był Wojciech L., pseudonim Wojtas. Miał go wskazać sam Łukasz, zanim uszło z niego życie. Jak wyglądało całe zajście? 13 czerwca 2013 roku Wojtas wracał z siłowni swoim autem. Po drodze zauważył stojącego na przystanku Łukasza, z którym najprawdopodobniej miał jakieś porachunki. Postanowił zawrócić. 23-latek spanikował i zaczął uciekać. Wojtas stanął autem i wyciągnął z niego maczetę i udał się w pościg. Wbiegli do lasu, a tam napastnik dopadł swoją ofiarę. Zadał jedno cięcie maczetą i wrócił do auta. Łukasz mocno się wykrwawiał, ale zdążył jeszcze dojść do drogi. Zanim zginął, przekazał świadkom informację odnośnie tego, kto zadał mu cios. Musiał zatem znać swojego prawcę. Chwilę później uszło z niego życie. Wojtas jednak zniknął. Wydany został za nim list gończy. Okazało się, że uciekł za granicę. Dopiero po kilku latach sam zgłosił się na policję. Za ten czyn został skazany na 15 lat więzienia. 10 grudnia tego roku doszło do starcia między pseudokibicami obydwu drużyn. Gdy strona wiślacka zaczęła osiągać przewagę, rywale postanowili się wycofać. Wtedy jeden z Wiślaków, Patryk N., pseudonim Hiszpan, wbił w plecy nóż 19-letniemu Piotrowi N., pseudonim Picia. Chłopak nie przeżył tego ataku. Zabójca za ten czyn otrzymał karę 12 lat pozbawienia wolności. W 2014 roku ówczesny prezes Wisły Kraków, Jacek Betnarz, wypowiedział wojnę pseudokibicą. Szybko się jednak okazało, że jest skazany na porażkę. Pseudokibice mieli bardzo silną pozycję w klubie. Organizując bojkot meczów Wisły, doprowadzili do sytuacji, gdy ówczesny właściciel musiał odpuścić i zwolnił Betnarza. Tym samym pseudokibice mieli się dobrze. 30 stycznia 2018 roku około godziny 20 zaatakowany został 18-letni Miłosz. Próbował uciekać przed oprawcami, jednak nie był w stanie. Zadano mu serię ciosów nożem. Chłopak trafił do szpitala. Tam jednak zmarł. To była egzekucja wykonana przez pseudokibiców Wisły Kraków. Miłosz kibicował pasom. W tej sprawie na ławie oskarżonych zasiadło pięciu mężczyzn. Prócz zabójstwa usłyszeli oni zarzut udziału w grupie przestępczej Wisła Sharks. Nie dotarłem do informacji, czy oskarżeni usłyszeli już wyroki. Groziło im nawet do dożywocie. W tej wojnie między dwoma zwaśnionymi klubami padło wiele ofiar. Nie wiadomo, ile z tych osób zginęło z powodu chorej ideologii, a ile tak naprawdę brało udział w wojnie o coś, co z kibicowaniem miało niewiele wspólnego. Policja przez długi czas nie łączyła potyczek Kiboli ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Jeden ze śledczych opowiadał, że dopiero po egzekucji Tomasza C zaczęto poważnie walczyć z bojówkami. Zdaniem wielu, kluby piłkarskie są tylko pretekstem. Tak naprawdę osobom postawionym wyżej w hierarchii chodzi tylko o pieniądze. W latach 90. w Krakowie rywalizowały ze sobą dwa gangi: jeden pod dowództwem Marchewy, a drugi Pyzy. Ten pierwszy sympatyzował z Wisłą. Już wtedy obie ekipy szukały ludzi do czarnej roboty, właśnie w środowisku kibicowskim. Jedną z głośniejszych postaci krakowskiego świata przestępczego jest Paweł M., pseudonim Misiek. Który uważany był za osobę kierującą grupą przestępczą Wisła Sharks. To ona ma być odpowiedzialna za obrót wielkimi ilościami narkotyków, a także za liczne ataki przy użyciu maczet i pałek na terenie Krakowa, o których wspomniałem w dzisiejszym odcinku. Mężczyzna trafił do aresztu w roku 2018. Został zatrzymany we Włoszech, gdzie się ukrywał. Misiek postanowił współpracować z prokuraturą i ujawnił szczegóły wielu przestępstw, do których dochodziło za przyczyną sharksów. Jego zeznania były bardzo obszerne, miały zajmować nawet 400 stron maszynopisu, obciążał w nim ponad 100 osób. W wyniku tych zwierzeń dokonano szeregu aresztowań ludzi, którzy mieli brać udział w przestępstwach. Okazało się, że Misiek w 2022 roku wyszedł na wolność z aresztu. Wpłacił 100 tysięcy złotych kaucji. Zabezpieczono także jego majątek o wartości ponad 1,5 miliona złotych jako poręczenie. Tym samym w procesie mężczyzna będzie odpowiadał z wolnej stopy. Grozi mu 15 lat pozbawienia wolności za kierowanie grupą przestępczą. O Miśku pierwszy raz cała Polska usłyszała, gdy w roku 1998 podczas meczu Wisły-Kraków z zespołem AC Parma rzucił nożem z trybun w piłkarza gości Dino Baggio. Wówczas otrzymał wyrok 6,5 roku więzienia. Po wyjściu na wolność założył grupę wisła Sharks, którą dowodził. Przerażające w tym wszystkim jest to, jak niskie wyroki otrzymywali zabójcy. Wielokrotnie te same osoby brały udział w różnych napadach, które kończyły się śmiercią. Można zatem powiedzieć, że zabijanie kolejnych ludzi uchodziło im płazem. Bo czy karę dwóch lat więzienia można uznać za adekwatną? Niskie kary niejako zachęcały kolejne osoby do ataków na swoich wrogów. Niskim kosztem mogli sobie wypracować pozycję w środowisku. Temat gangów trzęsących Krakowem jest znacznie obszerniejszy. Sama postać Miśka mogłaby posłużyć za materiał na odcinek, ale nie to było moim zamiarem. Nie chciałem opisywać dokładnie grup, a jedynie ukazać zjawisko, jakie miało miejsce i chyba nadal jeszcze ma w jakimś stopniu na ulicach Krakowa. I ile żyć do tej pory pochłonęło. Dziękuję wam za wysłuchanie tej historii. Która jest bardzo nietypowa na tle dotychczas przeze mnie przedstawionych. Tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia wkrótce.